Ofiary koronawirusa w Polsce to główny temat wszystkich dyskusji ostatnich tygodni. Ministerstwo Zdrowia właśnie przekazało najgorsze wiadomości o kolejnej zmarłej kobiecie. Trzydziestosiedemlatka miała choroby współistniejące. Ofiary koronawirusa w Polsce to najgłośniej komentowany temat. Na szczęście, w porównaniu do innych państw, liczba zgonów z powodu COVID-19 pozostaje niewielka i również bardzo wolno wzrasta. Rząd walczy z epidemią, a służby medyczne pracują dzień i noc, zajmując się przybywającymi do placówek pacjentami. Niespodziewanie niedzielnym porankiem media obiegły przykre informacje o kolejnej zmarłej osobie, jednak jak podkreślono, dotychczas nie potwierdzono przyczyn zgonu 37-latki z Poznania. Ofiary koronawirusa w Polsce budzą coraz większą panikę. Ministerstwo właśnie przekazało wiadomości o śmierci kolejnej młodej kobiety. Zaledwie chwilę temu Ministerstwo Zdrowia, za pośrednictwem oficjalnego profilu na Twitterze, poinformowało o kolejnych 10 przypadkach zarażenia koronawirusem. Jednocześnie dodano, że zmarła 37-letnia kobieta, która do szpitala trafiła w stanie ciężkim. Niemniej, liczba ofiar koronawirusa nie została zaktualizowana, bowiem nie jest pewne, czy pacjentka zmarła z powodu COVID-19. Ministerstwo Zdrowia wyraźnie zaznaczyło, że pacjentka miała inne choroby współistniejące i trzeba czekać na oficjalną opinię lekarzy, którzy ustalą, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Wiadomo, że ciało już poddano badaniom. Przypominamy zatem, że rankiem 22 marca liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wynosi już 547, a na chwilę obecną liczba ofiar wynosi 5. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco aktualizuje wszelkie informacje, zatem najprawdopodobniej szczegóły odnośnie śmierci 37-latki pojawią się w przeciągu kilku najbliższych godzin. Dzisiaj grzeje, 1. Ministerstwo Zdrowia przekazało najgorsze wiadomości z samego rana. Kolejna młoda kobieta nie żyje. 2. Grupa nastolatków celowo kasłała na jedzenie w sklepie. Wszystko zarejestrowały kamery, potwierdzone przypadki dotyczą 5 osób z województwa śląskiego, po 2 osoby z Woli. Pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z województwa warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem 547/5, wszystkie pozytywne przypadki /7 osoby zmarłe, czytamy we wpisie Ministerstwa Zdrowia na Twitterze. Najlepsze newsy dnia, źródło, Twitter. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na
Google News.